Bardzo ważna edycja, bo 25, czyli ćwierć wieku prezentacji w Dzierżoniowie i tutaj naprawdę taka nostalgia, przemyślenia, co dały prezentacje naszemu miastu. I jak tak myślę sobie coraz dłużej, to myślę, że właśnie dały bardzo dużo, bo kiedyś, ja to mówię co roku i powtarzam się pewnie, właśnie kiedyś 25 lat temu po przemianach Dzierżoniów praktycznie nie miał żadnego przemysłu. No, ówczesne władze, burmistrz Leszek Tymcio, przewodniczący Mateusz Cegiełka taką inicjatywę wykazali, żeby oprócz tego, że staramy się o strefę ekonomiczną, chcemy pomagać inwestorom poprzez jakieś ulgi podatkowe, to jeszcze taką imprezę zrobić, która będzie promowała przedsiębiorców na rynku lokalnym. I powstały prezentacje, także ja uważam, że te prezentacje naprawdę w wielkim procencie przyczyniły się do tego, że dzisiaj w Dzierżoniowie śmiem twierdzić, że mamy rozkwit, rozwój gospodarczy i miasto naprawdę się rozwija. Po pierwsze, bardzo ważny konkurs. Ja pracuję dla Dolnośląskiej Agencji Pracy Gospodarczej i tego typu konkursów gospodarczych na Dolnym Śląsku, mimo wszystko nie ma dużo. Więc pierwsza, to jest z mojej perspektywy duża wartość i duże podziękowanie dla Państwa za to, że Państwo zaprosiliście nas do Smoków Dzierżoniowa. Bardzo dziękujemy za to. Bardzo ciekawe doświadczenie. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o przedsiębiorcach dzierżoniowskich. Naszym zdaniem jest to fantastyczne miejsce do życia i fantastyczne miejsce do prowadzenia biznesu z informacji, które otrzymaliśmy. Po pierwsze, macie Państwo bardzo aktywnych przedsiębiorców. Przedsiębiorców od bardzo małych przedsiębiorców, czyli mikrofirm, jednoosobowych działalności, które działają bardzo dobrze od 2-3 lat. Mamy też przekrój firm średnich, które zaczęły swoją działalność 20-15 lat temu. Rozwinęły się w całkiem pokaźne przedsiębiorstwa już dzisiaj o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, ale mamy także do czynienia z firmami globalnymi, które działają na rynku i krajowym, czyli polskim, także europejskim, ale także światowym. I wszystkie te firmy rzeczywiście znaleźliśmy dzisiaj w Dzierżoniowie. Na pierwszy rzut oka można było powiedzieć, że nie mamy tutaj globalnych firm. Absolutnie mamy firmy globalne w Dzierżoniowie. Mamy firmy średnie, mamy firmy mikro i wszystkie są w bardzo dobrej kondycji. Jesteśmy lekko ponad rok na rynku i już uważamy, że bardzo duży sukces odniosła ta firma. Nasze piwo sobie naprawdę odniosło sukces, ludziom smakuje, utrzymujemy bardzo wysoką jakość i myślimy, że to jest najważniejszy punkt naszej produkcji, jakość. Jak widać, no, ludzie widzą, że nasza firma się rozwija w bardzo szybkim tempie. Staramy się dużo inwestować, rozwijamy ją jeszcze bardziej, inwestujemy jeszcze więcej. No, staramy się, że tak powiem, wykorzystać nasze moce, nasze możliwości, żeby rozwijać firmę i rozwijać regionalnie i mieć związek z, zresztą nazwa mówi Browa Wielka Sowa, związek z rejonem, z regionem Wielkiej Sowy. Rozszerzamy swoje rynki, czy Dolny Śląsk jesteśmy teraz, ale zaczynamy już wchodzić w ościenne województwa, więc no, rozrastamy się coraz bardziej, piwo jest znane coraz bardziej, mamy sygnały nawet z dalszych rejonów, że już słyszeli, próbowali. I dużo osób, które przyjeżdża tutaj na przykład z Warszawy, gdzie z nadmorza, jak spróbuje, to bardzo chwali nasze piwo. Więc no, staramy się wejść u nas na następne województwa. To dla nas ogromne wyróżnienie i bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nas głos, którzy odwiedzili nasze stoisko i razem z nami się bawili, bo dla nas to była bardzo dobra zabawa ze wszystkimi mieszkańcami Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości, więc jeszcze raz serdecznie wszystkim naprawdę dziękujemy. No i to jest dla nas ogromne wyróżnienie, przyjemność i zaszczyt móc dostać taką nagrodę. Jesteśmy na etapie faktycznie bardzo dużego rozwoju firmy. Teraz też dodatkowo chcemy podkreślić, że jesteśmy częścią grupy General Electric, więc nasza firma przechodzi właśnie taką akcję rebrandingową. I z jednej strony chcemy podkreślić, że należymy do dużej grupy General Electric, co nam daje bardzo duże możliwości, a z drugiej strony w nazwie pojawia się też nazwa miasta Dzierżoniów, aby podkreślić też lokalność naszej firmy i pokazać przywiązanie i to, że faktycznie chcemy tutaj działać na rzecz społeczności lokalnej. Koniunktura gospodarcza jest bardzo dobra, widzimy to po wpływach podatkowych, widzimy, że
kolejne firmy rozwijają się, otwierają swoje siedziby, czy to w strefie ekonomicznej, czy poza strefą. I myślę, że tutaj sukces nasz Dzierżoniowian, naszego miasta, naszej ziemi dzierżoniowskiej jest ewidentny i po prostu tylko teraz trzeba wszystko zrobić, żeby tego nie zepsuć, a nawet powiem odwrotnie, żeby jeszcze bardziej dawać takie asumpty do tego, żeby przedsiębiorczość, biznes w Dzierżoniowie się rozwijał. Myślę, że cała firma, pracownicy i jakość naszego produktu buduje ten sukces, bo naprawdę jakość w piwie jest bardzo ważna. To nie jest prosta sprawa wytworzyć dobre piwo. Trzeba naprawdę mieć bardzo dobrych browarników, dobrą załogę zgraną, żeby to piwo było bardzo dobrej jakości. Naszym celem jest rozwijać firmę. Inwestujemy teraz w zwiększenie mocy produkcyjnych, więc celem jest zwiększenie produkcji oraz sprzedaż na jeszcze większym rejonie, czyli zatrudnienie nowych przedstawicieli handlowych, żeby firma się rozrastała i była coraz... No i że cała Polska, nawet Europa, to nie ma problemu, żeby ekspansję na większe rynki uzyskać. Od wielu lat poprzez różne akcje i różne grupy wolontariackie też, które są w naszej firmie, nasi pracownicy angażują się w wielu różnych akcji, czy to właśnie wolontariackich, wspierających lokalną społeczność, czy też takich, które promują pewne akcje, pewne działania społeczne, albo też promują na przykład naszych pracowników. W naszej firmie mamy też wiele różnych grup, ale oprócz grup wolontariackich, o których już wspomniałam, mamy też taką grupę jak Women's Network, czyli grupę, która promuje kobiety, promuje rozwój kobiet i to jest coś, na czym bardzo chcemy się skupić, zwłaszcza też w tym roku, bo coraz więcej pań zasila szeregi naszego zespołu i też stanowisk związanych bezpośrednio z produkcją. Postaraliśmy się oceniać firmy w paru kategoriach. Po pierwsze kategoria innowacyjność. Druga kategoria była to kategoria związana ze współpracą z lokalnym samorządem, czyli jak bardzo firmy oddają ten zysk albo oddają tą energię lokalnemu samorządowi, lokalnej społeczności. Trzeci element, skala inwestycji, czyli jak firmy planują swoją przyszłość. I wszystkie firmy, które startowały, to jest moje prywatne zdanie, miały bardzo dobre wyniki w tych trzech kategoriach. Niestety musieliśmy wybrać najlepsze. Będzie trochę zaskoczeń, ponieważ będą nie tylko i wyłącznie nagrody, ale też będą wyróżnienia, ale wszystkie firmy dają sobie bardzo dobrze w tych trzech kategoriach. Szczególnie muszę przyznać, jestem pod wielkim wrażeniem na plus, współpraca z lokalnym samorządem, albo współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, innymi oczywiście od nich, oraz z lokalnym samorządem i z lokalną społecznością jest bardzo duża w Dzierżoniowie. Po 25 latach musimy zastanowić się właśnie, co zmienić. Ta formuła jest cały czas weryfikowana i myślę, że w najbliższym roku będziemy mocno pracowali tutaj w zespołach pracowników urzędu, instytucji współpracujących, ale też będziemy rozmawiali z przedsiębiorcami i pytali ich, jakie są propozycje, żeby właśnie jak najlepiej wychodzić z tą ofertą tej imprezy właśnie dla przedsiębiorców. Zawsze jest czas na podsumowanie, na zamknięcie nie, bo jeżeli ja mówię prezentacje w takiej albo innej formie, na pewno będą podtrzymywane, ale co będzie w roku 2020, myślę, że za kilka tygodni, za kilka miesięcy będziemy już wiedzieli i na pewno przekażemy tutaj naszym przedsiębiorcom lokalnym. Bones, I am skin, soul.